Super, bardzo się cieszę. Coś pięknego. Fajnie, fajnie. Cześć. W ogóle dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest pięknym początkiem, bo chciałabym Cię zapytać właśnie w ogóle, może na początek o to, jakbyś się miała przenieść w czasie do 2019 roku, styczeń, czyli rok temu, jak to było wtedy? O czym myślałaś, czego potrzebowałaś, co cię skłoniło do tego, żeby w ogóle dołączyć do kursu? Ja w ogóle Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mam okazję z Tobą porozmawiać, bo przy okazji mogę Ci powiedzieć, jaki miałaś wpływ na moje życie. Styczeń 2019 to był dla mnie początek wychodzenia z katastrofy mojego życia, po prostu katastrofy. 2018 był dla mnie rokiem, w którym po prostu wszystko się zawaliło. Mój mąż odszedł, moje małżeństwo się rozleciało, przechodziłam rozwód i okazało się jeszcze, że choruję na raka piersi bardzo, bardzo agresywnego. Więc byłam w stanie katastrofalnym na granicy życia i śmierci, naprawdę na granicy życia i śmierci, bardzo blisko tej śmierci, mogę powiedzieć. I szukając odpowiedzi w ogóle na to, co się w ogóle stało i jakby jak zachorowałam, znaczy jak dostałam diagnozę tego raka, bo wiadomo, że on się zaczął wcześniej, jak zaczęłam sobie szukać odpowiedzi na pytania. Skąd to w ogóle jest, było dla mnie jasne, że to ma jakiś związek z wydarzeniami w moim życiu. 3 lata wcześniej moja mama zmarła na raka piersi, więc kumulacja była po prostu nieprawdopodobna tych zdarzeń. I ponieważ mój rak był tak zwanym hormonozależnym, ja też szukałam tą drogą hormony i dostałam taką książkę Równowaga hormonów, równowaga twojego życia od koleżanki. I to był mój pierwszy kontakt z Ajurwedą, więc tam zaczęłam się z tymi tematami jakby zapoznawać. Niestety, będąc już w czasie leczenia, chemioterapii i tak dalej, więc jeszcze nie miałam takiej wiedzy, żeby się z tą chorobą uporać bez całej tej katastrofalnej terapii i ją przeszłam. No i przeszłam ją przez rok 2018, kończyłam radioterapią w listopadzie 2018. No i ponieważ wtedy byłam też na zwolnieniu lekarskim, po raz pierwszy w życiu miałam czas. W ogóle choroba mnie zatrzymała. Ja mówię w ogóle wszystkim, rak, który uratował mi życie, bo sprawił, że się zatrzymałam i zaczęłam w ogóle rozumieć, co się dzieje, jak funkcjonuje. Więc zaczęłam też dużo czytać i trafiłam na twoje webinary, te, które są otwarte, za co, Marysiu, wielkie wyrazy szacunku i podziękowania, bo dla osób w takiej sytuacji jak ja wtedy, ja chcę, żebyś wiedziała, że to naprawdę może komuś uratować życie. Nie tylko zmienić, tylko uratować życie, tak jak pomogło wtedy mi. No i to było tak, wiesz, po nitce do kłębka, tu jeden webinar, tu drugi, tu książki. Ja przy okazji w czasie tego procesu oczywiście dużo też różnych innych rzeczy robiłam, bo robiłam i ustawienia hellingerowskie i w styczniu 2019 zaczęłam bardzo regularnie co tydzień tańczyć 5 rytmów i jeździć na różne wakacje z Asią Husakowską. Coś mi się kojarzy, że ty chyba gdzieś kiedyś też Tak. o 5 rytmach wspominałaś. Więc dużo z tych rzeczy robiłam, o których doskonale wiesz, bo rozumiem też, że ty gdzieś tam z nimi też miałaś styczność i kontakt. Więc kiedy zobaczyłam, że jest coś takiego jak rok z Ajurwedą, to ja wiedziałam, że to jest absolutnie to, co jest mi w tym momencie życia potrzebne. Kiedy po zakończeniu terapii i wracając w styczniu do pracy, a pracuję jutro, będzie mijało 12 lat mojej pracy w korporacji, którą, jak ci napisałam w mailu, będę właśnie kończyć w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu. Czekaj, wątek mi się zgubił. To chciałam powiedzieć. Aha, w styczniu 2019 po chorobie, po perypetiach rozwodowych i tak dalej, wracałam do rzeczywistości, wracałam do pracy. Więc ten rok z Ajurwedą pomagał mi też wrócić w ogóle do jakiegoś normalnego rytmu życia i funkcjonowania. I był dla mnie czymś, co jakby no, z nieba mi spadło. Najlepsza możliwa rzecz w najlepszym możliwym momencie i robiłam go naprawdę mega, mega starannie, ponieważ to jest też taki element mojej osobowości. Ja powiedziałam wcześniej na tym naszym callu, że ja jestem bardzo watowa, ale 12 lat w korporacji wywaliło całą moją pitę. I ja w momencie, kiedy odkryłam w ogóle istnienie dosz i też sobie robiłam te analizy, no to zrozumiałam, że ja miałam wszystkie dosze maksymalnie zaburzone. No, ten rak nie wziął się znikąd. Więc tak jak mam rozchulaną watę, tak oczywiście pita we mnie krzyczała, zwłaszcza, że w korporacji jestem też w roli team lidera, menadżera i to też nie pomaga w tej sytuacji.
No więc szłam bardzo, bardzo solidnie przez te pierwsze miesiące. Drukowałam sobie wszystkie te teksty, ale napisałam ci, że w pewnym momencie odkryłam ilości papieru, jakie zużyłam, a ja też, dla mnie ekologia jest bardzo, bardzo ważna. Jak mi się z tego taki plik zrobił po 4 miesiącach, siedziałam, no nie, 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 no nie tędy droga. Ja jestem bardzo analogowa i kocham mieć materiały pisemne, kocham je pisać, uwielbiam sobie, wiesz, znaczyć, kolorować i tak dalej, ale okazało się, że tego papieru jest po prostu za dużo. No więc przestałam drukować i zaczęło mi się trudniej pracować też bez tej części wydrukowanej. Ale szłam dalej bardzo, bardzo intensywnie, gotując również. W ogóle kilka przepisów stało się moimi absolutnie ukochanymi. Tam jest taki ryż z kurkumą i z czerwoną fasolą. Przepis chyba na kaszę z prażonym słonecznikiem, rozmarynem, tak, czosnkiem. To są przepisy, które ja kocham i które przynajmniej raz w tygodniu robię. Po prostu. Znaczy, przynajmniej ten z rozmarynem, bo ten z tą fasolą i kurkumą trochę rzadziej. Więc ten kurs wszedł do mojego życia na bardzo, bardzo wielu różnych poziomach. Tak jak powiedziałam, zaczęło mi się wysypywać tam koło października, bo pojechałam w długą taką podróż życia na taki projekt ekologiczny do RPA i nie miałam w ogóle możliwości się z tym kursem połączyć. Jak wróciłam, to byłam cała rozchwiana, zaczęłam też, no moje zdrowie zaczęło szwankować, bo okazało się, że po tym, co przeszłam fizycznie, to było trochę intensywnie. No i utknęłam na październiku, październik, listopad utknęłam, w grudniu zaczęłam nadrabiać i liczę, że teraz jeszcze przed tym 20 czy 21 zdałam sobie to wszystko jeszcze odsłuchać i przerobić. Ale tak jak powiedziałam, przeszłam cały proces od początku do końca i jestem absolutnie zachwycona. Jestem absolutnie zachwycona tym kursem. W ogóle jestem zachwycona, ja bym wszystkie twoje kursy zrobiła, jakbym miała ku temu przestrzeń i możliwości. I na pewno to nie jest koniec mojej przygody. Jestem zakochana w psychologii ajurwedyjskiej, bo to jest coś, co do mnie przemawia. No, ajurweda jest po prostu tym, czego szukałam całe życie, bo ja nawet w takich ciężkich czasach, kiedy żyłam głównie korporacyjnie i karierowo, no to jednak to pragnienie życia blisko natury i w zgodzie z naturą zawsze było we mnie bardzo, bardzo silne, ale nie potrafiłam do tego znaleźć drogi. Jasne. Ajurweda mi pomogła i ajurweda mi to pokazała. I chyba już przestanę na chwilę mówić, bo się rozgadam, to ja mogę skończyć. Aż rumieńców dostałam. Piękna relacja. Słuchaj, technicznie, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, nie chciałabym nagrywać to nasze spotkanie, to jest dla ciebie ok? Tak. Tak, tak, tak. To tak jak widziałaś ze spotkanie z Ewą, będę wykorzystywać przy promocji kursu i też chciałabym wykorzystać to, co powiesz dzisiaj. Właśnie myślę, że jedno to słowo pisane, ale też jak można kogoś zobaczyć i poczuć to dużo szybciej, też dziewczyny się identyfikują, nie czują właśnie, szczególnie, że ty też bardzo otwarcie mówisz o tym, przez co przeszłaś i też dlatego, że to jest historia wielu kobiet. Ja to często słyszę, że ten rozwód, ta choroba, czasem osobista, czasem kogoś w rodzinie, to jest taki, tak jak ty powiedziałaś, zatrzymuje, żeby zająć się czymś głębiej, żeby się trochę zająć sobą i często też kompletnie zmienić swoje życie, bo jak się domyślam, zmiana z 12 lat korporacji na soul coaching, to jest zmiana bardzo duża. Radykalna. Radykalna. I w związku z tym chciałabym cię zapytać, jak się teraz czujesz? Rok się skończył, przechodziłaś przez niego, tak jak mówiłaś przed chwilą. Jak jest teraz na progu ważnej życiowej zmiany w sensie zawodowej? Wychodzisz z korporacji, w której byłaś przez 12 lat, zaczynasz coś nowego swojego. Jak się czujesz dzisiaj? Czuję się silna, czuję się gotowa, czuję się pełna światła, czuję się bardzo, bardzo spokojna. Bardzo mi też pomogły różne rzeczy, które mówiłaś o darmie, bo to jest coś, z czym ja też bardzo mocno sobie pracuję, co nauczyłam się słyszeć, ten głos. Poszłam za twoją rekomendacją na Krainę Lodu. Cześć. Ten głos, który nauczyłam się słyszeć, więc to odnalezienie swojego rytmu, odnalezienie swojego porządku, rozpracowanie samą siebie też, przerabiając sobie to, czym się charakteryzują wszystkie dosze, jak wyglądają ich zaburzenia, jak pracować z tym, żeby je sobie zrównoważyć, to tak naprawdę pomogło mi bardzo we wróceniu do siebie, w usłyszeniu siebie, w zrozumieniu tego, jak w jak bardzo niewłaściwym miejscu byłam tak naprawdę
na różnych poziomach mojego życia i osobistym, i zawodowym, jak bardzo ta zmiana jest mi potrzebna, żebym ja po prostu mogła żyć i żebym była zdrowa i oczywiście, żebym była szczęśliwa. Więc czuję, że dostałam bardzo dobrą bazę i bardzo dobre podstawy. Czuję też, że właśnie ten rok z Ajurwedą nakierował mnie, pomógł mi wejść na właściwą ścieżkę, bo oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, że to jest początek tej drogi, że praca się bynajmniej tutaj nie kończy, ona się dopiero zaczyna i ta droga się, ten mój bieg po tej drodze dopiero się rozkręca. Więc czuję się na to gotowa, czuję entuzjazm, czuję się bardzo, bardzo wielką ciekawość na temat tego, gdzie mnie to dalej poprowadzi i gdzie będzie, ale czuję się też dzięki Tobie, dzięki temu, co tworzysz, czym się dzielisz i dzięki temu kursowi, czuję się dobrze wyposażona na tę drogę. Pięknie to powiedziałaś, bo czasem spotykam dziewczyny, które mają bardzo duże marzenia, typu zdobyć księżyc, ale brakuje im podstawowych umiejętności, już nie mówiąc o przyrządowaniu. A to brzmi jak taki naprawdę dobry plan i dobre przygotowanie też w Tobie, bo to słychać w Twoim głosie, to czuć w Twojej postawie, w Twojej energii, że to nie są tylko słowa, tylko to jest taka siła, która faktycznie w Tobie jest. To prawda, to prawda. I oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że ten kurs jest bardzo ważnym elementem, ale wymaga takiej holistycznej pracy nad nim, bo Ty nam dajesz wskazówki, dajesz nam bardzo dużo informacji, dajesz nam kierunek, dajesz nam podpowiedzi i z tego należy korzystać. Natomiast oczywiście cała praca jest do wykonania przez osobę, która przez ten kurs przychodzi. Kurs nie zrobi roboty, że tak się wyrażę. Robotę może zrobić każdy z uczestników na miarę swoich możliwości i jakby na miarę tego momentu i tej sytuacji, w której się w życiu znajduje. I ja myślę, że też fenomen tego kursu polega na tym, że on jest dobry dla każdego. Niezależnie od tego, na jakim poziomie świadomości, czy pracy z ciałem, z umysłem, czy z duszą jesteś, każdy tam znajdzie drogę dla siebie. Każdy znajdzie to, co dla niego jest akurat właściwe. Każdy usłyszy w nim to, co akurat będzie miał akurat otwartość i pojemność, żeby usłyszeć. Więc gdyby mnie ktoś pytał o rekomendację, czy kurs jest dla niego, ja powiem, to jest kurs absolutnie dla każdej jednej osoby. Niezależnie od tego, gdzie jest, co robi, przed jakimi stoi wyzwaniami, czy jest bardzo głęboko duchowo rozwinięta, czy jest bardzo, bardzo ciężko chora i stoi na granicy życia i śmierci, tak jak Ci powiedziałam, to jest dla każdego. Jak pięknie odpowiedziałaś na pytanie, które Ci zadałam w myślach. Pole prowadzi, bo czasem klientki mnie pytają, czy osoby, które się zastanawiają nad tym, czy to jest kurs dla mnie, czy on jest dla mnie dobry, a kto się zapisuje. Ja odpowiadam, tak jak i Ty, że naprawdę bardzo różne osoby zapisują się na ten kurs i takie, które nigdy nie miały kontaktu z Ajurwedą i takie, które poszukują i takie, które już przeszły przez większość moich kursów i chcą tej struktury, sezonowości, że jest chyba w żadnym innym kursie nie widzę tak dużej różnorodności wśród osób, które przychodzą, jakby ten moment, w którym zaczynają, jest naprawdę bardzo, bardzo różny i dla każdej z tych osób ta droga jest jakaś, jak ona wygląda, jak ona przebiega, co się tam dzieje, to są różne historie, ale ona rzeczywiście prowadzi do zmiany. Chciałabym Cię też zapytać jeszcze o to, bo czasem właśnie też dziewczyny mnie pytają, jaka jest... Czemu tak długo, czemu nie krócej, jakby co w tym kursie jest takiego wyjątkowego? I chciałabym Cię zapytać właśnie o to, jak Ty to czujesz, co w tym kursie jest dla Ciebie takie najbardziej pomocne, co w nim doprowadziło Cię właśnie do tych wszystkich zmian i być może nie dałoby się tego zrobić w 21 dni albo w miesiąc. Dla mnie wielką zaletą tego kursu jest to, że on jest całoroczny, że przechodzi cały cykl roczny. Ja też patrzę na rzeczywistość cyklicznie i rok jest tak jakby zamkniętym procesem. I żeby przejść sobie w odpowiednim tempie, żeby mieć możliwość jakby wchłonąć tą całą wiedzę i wchłonąć w siebie ten proces, jest potrzebne
otworzenie, przejście i zamknięcie cyklu. Nie da się tego zrobić w 3 miesiące, ponieważ 3 miesiące to jest tylko pewien wycinek czasu. Nie da się zrobić tematów, które są w nas bardzo żywe w listopadzie czy w grudniu. Nie da się ich przerobić w marcu. Jesteśmy w zupełnie innych energiach w zimie, zupełnie innych energiach w czasie tryskającej energią wiosną, a zupełnie innych energiach w listopadzie, kiedy jesteśmy bardzo blisko siebie, bardzo blisko tematów naszych bliskich, naszych przodków, tego wszystkiego, co dzieje się wokół wszystkich świętych. Jesteśmy w zupełnie innym temacie w grudniu i na przełomie roku. Tak. Więc dla mnie ogromną zaletą tego kursu jest to, że on idzie jakby wzdłuż, a właściwie w krąg, najlepiej by było powiedzieć, całego tego rocznego cyklu, który się otwiera i który się zamyka. I wraz z nim pewne rzeczy się dzieją i pewne procesy się dopełniają. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego kursu w ogóle takiego, wiesz, w pigułce czy wciśniętego w jakąś mniejszą ramę. Poza tym myślę, że większość z nas przychodzi do tego kursu mając pewne rzeczy, z którymi chcemy pracować, mając pewne zaburzenia, nierównowagi, choroby i tak dalej. Żeby one w nas powstały, pracowaliśmy sobie na to bardzo, bardzo długo. Żeby z nich wyjść, żeby się z powrotem równoważyć, też jest potrzebny długi czas. To nie są rzeczy, które dzieją się z dnia na dzień. To nie są pigułki, lekarstwa, które można wziąć, które coś tam miałyby zrobić, tylko to jest coś, co ma nas trwale wesprzeć i trwale uzdrowić. Ja osobiście w ogóle nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań instant, nie wierzę w nie, jakby moje życie i doświadczenie też moich bliskich i różnych chorób, z którymi się mierzyli, wskazuje, że wzięcie pigułki na problem jest tylko zagłuszeniem tego problemu, a nie rozwiązaniem go. Żeby problem rozwiązać, wymaga to długiej i pogłębionej pracy i wymaga też pracy, która jest regularna, która jest stała. Wymaga tak naprawdę zmiany swojego życia, zmiany swoich nawyków, zbudowania czegoś zupełnie nowego. Ja myślę, że twój przykład też pięknie pokazuje sedno, takie sedno medycyny przyszłości, czyli medycynę komplementarną, która korzysta z jednej strony z czasem agresywnych, czasem pełnych skutków ubocznych terapii ratujących życie, ale dokłada też tą drugą część, którą jest budowanie świadomości tego, czym jest zdrowie, czym jest życie, jak się o nie troszczyć, jak podążać ze swoim głosem, jak w ogóle zacząć słyszeć ten głos. I to jest właśnie to połączenie, które jest przyszłością medycyny, to uzupełnianie się nie w opozycji do czegoś, co było wcześniej, tylko właśnie w takiej syntezie, bo myślę, że obie te tradycje i pewnie jeszcze nie jedna mają bardzo dużo do zaoferowania i możemy sobie pozwolić na to, żeby z nich czerpać wtedy, kiedy one są właściwe i kiedy są adekwatne do tego, z czym się mierzymy. Tak, dla mnie w ogóle, może to zabrzmi śmiesznie, mnie się samej to wydaje śmieszne z perspektywy, gdzie teraz jestem, ale przez bardzo wiele lat żyłam w takim przekonaniu, że człowiek to jest body and mind. Ciało i umysł. Odkrycie, że jesteśmy trójdzielni, ciało, umysł i dusza, nastąpiło u mnie w momencie bardzo mocnego ataku choroby. I zrozumienie, że tak naprawdę każda z tych sfer mojego ja, naszego bycia, wymaga uzdrowienia, żeby do zdrowia dojść, no, było dla mnie momentem absolutnie zwrotnym. I to jest coś, co ja bardzo sobie cenię w Ajurwedzie i co uwielbiam, że Ajurweda patrzy na człowieka z tych trzech punktów widzenia. Żaden z nich nie jest mniej lub bardziej ważny. Wszystkie są istotne, wszystkie są równoważne, wszystkie są absolutnie konieczne. Nie da się pracować nad tylko jednym z nich, nie da się uzdrowić tylko jednego z nich, ponieważ wtedy pozostałe będą zaburzone i będą cierpiały. I dlatego ja jakby tą wiedzę, mądrość, filozofię, psychologię, wszystko w Ajurwedzie jest. Dlatego tak to lubię i dlatego tak bardzo w tym się odnajduję i tak bardzo dla mnie to działa. Że to jest po prostu skuteczne. To jest najzwyczajniej na świecie skuteczne. To jest w tej chwili jedyna znana mi skuteczna metoda dla człowieka, żeby żyć w równowadze i objąć wszystkie obszary, którymi jesteśmy. Mam tak samo i nie przychodzi mi to z czasem.
Dzięki. Też pięknie powiedziałaś o tym, o czym myślę właśnie od paru dni, bo przygotowuję się, wiadomo, do trzeciej edycji kursu, więc myślę też o tym, jak mówić o tym kursie, żeby przekazać ludziom, co jest najistotniejsze. I tak jak powiedziałaś, są różne miesiące w roku i one mają swoją energię. Jasne, coś tam rośnie, coś ze sobą robimy, ale też w takiej świadomości naszej właśnie, nie wiem, rodzinnej, narodowej, też czasem obyczajowej, są różne okazje, które nas inspirują, przybliżają albo oddalają od pewnych tematów. Mhm. Ja też widzę dynamikę w kursie, widzę, gdzie jesteście, uczestniczki tego kursu w lipcu i w sierpniu. Jesteście w naturze, no to o czym rozmawiamy? O naturze. Odpoczywacie, więc rozmawiamy o odpoczynku. Jak przychodzi czas, kiedy jesteście, tak jak powiedziałaś, bliżej siebie, też bliżej swoich korzeni, bliżej osób, które odeszły, przychodzi listopad, refleksyjność, to jest idealny czas, żeby przyglądać się temu, jak to jest w tych relacjach, bo temat relacji nie do końca pasuje mi do drinków z palenką i wakacji w Grecji. Tak. I też szkoda by mi było właśnie tego bycia poza zasięgiem na przegapienia takich tematów. Łatwiej byłoby mi pewnie robić, sprzedawać i promować kurs, który obiecuje 12 tygodni, 12 nawyków i jesteś jak nowa, tylko mając za sobą te kilkanaście lat życia z ajurwedą, wiem, że to tak nie działa i że rok rządzi się swoimi prawami. Z entuzjazmem w styczniu, ale jest też odpływ w lipcu, tak, i jest też czasem taki zryw w grudniu. Są różne miesiące, różne nastroje. I wiesz co, Marysiu, tą jedną rzecz bym ci chciała powiedzieć. Odpływ w lipcu. I dla mnie to było niesamowite, jak ty powiedziałaś, że wata się tak bardzo zaburza w czasie wakacji. Bo u mnie rzeczywiście to była taka regularna praca i wszystko było okej, a potem na wakacje, potem pojechałam na wakacje i po tych wakacjach się bardzo, bardzo źle czułam. Co było dziwne, bo przecież miał być wypoczynek, radość i tak dalej, ja się bardzo źle czułam. I kiedy ty opowiedziałaś właśnie o tym, co te wakacje robią w wacie, dla mnie było... Wow, to się właśnie wydarzyło. To się właśnie wydarzyło. I może to też jest taka moja refleksja, jeżeli coś mogę zasugerować na temat tego kursu, bo sama też często mówisz, że wata jest tą doszą, która się najbardziej zaburza w naszych czasach. Może taki checkpoint po tym kryzysowym momencie i jakiś mocniejszy kontakt z użytkownikami kursu jest wtedy potrzebny. Tak. Bo dla mnie to był bardzo, bardzo kryzysowy moment. Było mi trudno później wrócić do swojego rytmu i było mi trudno wrócić do kursu. Ja bardzo chciałam, bardzo tego pragnęłam, ale te jakieś takie, wiesz, siły, przeciwko którym musiałam sama w sobie walczyć, no nie pomagały mi w tym. Tak, tak, to jest ta dynamika, którą widzę. Tak jest po prostu. No właśnie, tak jest. No, to też jest piękne, jest obserwowanie tego i też... Też w każdym roku tak jest i cieszę się, że mogłaś to poczuć i cieszę się też, że mogłaś się rozluźnić w tym. Ja tak właśnie też tego chcę uczyć moje klientki, żeby poczuły się komfortowo w tym, że czasem są w rytmie, a czasem z niego wypadają. Że równowaga nie jest stanem, który osiągasz dzisiaj i będzie trwał do grudnia, tylko jest stanem dynamicznym. Teraz jest, jutro może i nie być, pojutrze znowu będzie i to się dzieje cały czas, z dnia na dzień, z godziny na godzinę. I dobrze się rozluźnić w tym, niczym w takim pływaniu na morzu, które cały czas faluje, że to nie jest tak, że ty się położysz i już tak będziesz miała, tylko może być świetnie do czerwca, a potem może być dół przez 2 czy 3 miesiące, a potem może być powrót i może być jakieś jeszcze inne odkrycie. Ja też bardzo lubię w tym, czego uczysz i w tym, co mówisz, to, że to nie jest radykalne, bo oczywiście każdej osobie, która wchodzi na ścieżkę ajurwedy, a która ciągle ma mnóstwo znajomych i rodziny, którzy są tam, gdzie byli, jest trudno wytłumaczyć, że nie będę pić kawy, czy nie będę pić wina. I ja też doszłam do wniosku, że czasem jest okej od tego trochę odstąpić, też po to, żeby ludzie zobaczyli, że my idąc tą ścieżką, nie jesteśmy tak strasznie daleko od nich, że jesteśmy normalni, że ciągle da się z nami rozmawiać, że ciągle jesteśmy częścią społeczności i rodziny, w której funkcjonujemy. I ja uważam, że nawet tak paradoksalnie te odstępstwa od czasu do czasu dodają siły, żeby tą ścieżką iść, bo one nam przypominają, jak niefajnie się czujemy jednak, kiedy od tego odstępujemy, a z drugiej strony pozwalają nam ciągle pozostawać blisko osób, które jeszcze nie są tam, gdzie my, a które są dla nas ważne, które są dla nas istotne i na których nam zależy. Świetnie, że o tym powiedziałaś, bo ten walor bycia z ludźmi jest bardzo ważny i myślę, że warto o niego dbać na różne sposoby, także przez czasem jedzenie rzeczy, których
z jakiegoś powodu nie jadamy, albo picie rzeczy, których z jakiegoś powodu nie pijemy, po to, żeby być z ludźmi i żeby te przedmioty, jakby nie było przedmioty, rzeczy nie stały się ważniejsze niż relacja w naszym życiu. Tak, tak. Na zakończenie mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Co byś powiedziała tej kobiecie, tej dziewczynie, która się zastanawia, czyta, rozważa, zapisać się, nie zapisać teraz, za rok, na ten kurs, na inny? Co byś jej powiedziała tak od serca, od siebie? Na pewno powiedziałabym, że najlepszy możliwy moment to jest zawsze tu i teraz. Tu, gdzie jesteś i z tym, co masz. Nie ma na co czekać. Każdy moment później, kiedy się zapiszesz, to będzie tyle później inwestowania w twoje zdrowie, w twoje życie i w twoje szczęście. Kurs ROK z Ajurwedą jest inwestycją w równowagę swojego życia, jest inwestycją w swoje zdrowie, jest inwestycją w swoje szczęście. Może wszystko zmienić tylko i wyłącznie na lepsze. Więc jak dla mnie nie ma na co czekać i szczerze mówiąc, ja ten kurs zakończyłam i z wielką radością zrobiłabym go jeszcze raz, od początku do końca i jestem pewna, że w każdym momencie tego kursu znalazłabym ciągle mnóstwo rzeczy dla siebie. Mm-hmm. Więc naprawdę, naprawdę warto. Dzięki. Dzięki serdeczne. Piękna rozmowa, Agnieszko. Życzę ci wszystkiego dobrego na ten nowy 2020 rok. Niech cię prowadzi ta energia, którą w sobie odnalazłaś i odbudowałaś, do działań, które, jak rozumiem, będą służyć nie tylko tobie, ale też innym ludziom. Myślę, że twoja osobista historia i ta droga do uzdrowienia to jest też coś, co będzie rezonowało z kobietami z kobietami podobnymi do ciebie. To dobrze, że jest ktoś, kto opowiada o tej drodze i pokazuje, że czasem, bardzo często choroba jest wake up call, no nie? Jest takim sygnałem, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć, żeby się zreflektować i żeby być może żyć inaczej, pełniej, właściwiej. Jest czasami dla nas najlepszym ratunkiem, jaki nam się przydarza, paradoksalnie. I ja dzisiaj uważam, że moja choroba była zesłanym na mnie błogosławieństwem. Gdyby nie ta choroba, nigdy w życiu nie byłabym tutaj, gdzie jestem. Więc jestem, dzisiaj mam za to tylko wdzięczność. Tak jak mam, Marysiu, ogromne ilości wdzięczności dla ciebie za to, co robisz,